Obchodzą 10. rocznicę śmierci przywódcy. Nie wolno się nawet śmiać. Korea Północna. Przymusowa żałoba w rocznicę śmierci Kim Jong-ila. Nawet jeśli w czasie żałoby umrze ktoś z twojej rodziny, nie wolno ci głośno płakać, powiedział mieszkaniec Sinuizu. Władze Korei Północnej wprowadziły przymusową żałobę z okazji 10. rocznicy śmierci byłego przywódcy kraju Kim Jong-ila. Przez 11 dni mieszkańcy muszą się powstrzymać od rozrywek, a zakazany jest nawet śmiech, podało radio Radia Wolna Azjarfa, cytując źródła w Korei Północnej. W okresie żałoby nie wolno nam pić alkoholu, śmiać się, ani oddawać rozrywce, powiedział RFA mieszkaniec miasta Sinuizu na północnym zachodzie kraju, w pobliżu granicy z Chinami. Według niego osoby nieprzestrzegające żałoby były w przeszłości zabierane i nigdy ich już nie widziano. Kim Jong-il był ojcem obecnego dyktatora oraz synem założyciela komunistycznej KRL Dek Im Il-sena. Przymusowe opłakiwanie Kim Jong-ila trwa 11 dni w dniu rocznicy 17 grudnia. Przez 3 minuty wyły syreny, flagi opuszczono do połowy masztów, a mieszkańcy kraju w milczeniu kłaniali się i składali kwiaty przed gigantycznymi pomnikami Kim Jong-ila i Kim Il-sena na wzgórzu Mansu w Pjongjangu, podała agencja AP. Okresy żałoby wprowadzane są w Korei Północnej. Co roku przy okazji rocznic śmierci Kim Jong-ila, jak również Kim Il-sena. Zwykle przymusowe opłakiwanie Kim Jong-ila trwa 10 dni, ale w tym roku z okazji okrągłej rocznicy żałobę wydłużono o jeden dzień, podał RFA. Pod rządami Kim Jong-ila z niedożywienia zmarły 3 milionów osób. Nawet jeśli w czasie żałoby umrze ktoś z twojej rodziny, nie wolno ci głośno płakać, a ciało musi być wyniesione dopiero po zakończeniu żałoby. Ludzie nie mogą nawet świętować własnych urodzin, jeśli przypadają one w okresie żałoby, powiedział mieszkaniec Sinuizu. Według innego źródła służbom bezpieczeństwa nakazano karanie ludzi, którzy szkodzą nastrojowi kolektywnego opłakiwania Kim Jong-ila. To trwająca przez miesiąc specjalna misja policji, powiedziało to źródło. Kim Jong-il rządził w latach 1994-2011. Pod jego rządami, między 1994 a 1998 rokiem, kraj mierzył się z olbrzymią klęską głodu. Z niedożywienia zmarło według różnych szacunków od kilkuset tysięcy do nawet ponad 3 milionów osób. Kim zmarł 17 grudnia 2011 roku na rozległy zawał serca w czasie jazdy pociągiem, a dwa dni później państwowe media ogłosiły Kim Jong-una jego następcą.